Nazwa gminy Michałowice pochodzi od jednego z jej założycieli, Michała Awdanica z rodu Awdańców. W 1788 roku na wieczyste posiadanie Michałowice otrzymał Hugo Kołłątaj. W czasie walk napoleońskich Michałowice zostały włączone do Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona zostały wcielone do zaboru austriackiego, tzw. Galicji. Gmina jest dogodnie położona względem Krakowa i bardzo dobrze skomunikowana z miastem. W Michałowicach istnieje kilka obiektów posiadających specjalistyczne certyfikaty z diagnostyki komputerowej oraz elektromechaniki, gdzie dzięki świetnemu zapleczu technicznemu oraz wykwalifikowanemu personelowi mieszkańcy nie muszą martwić się o awarię swoich pojazdów. Prawie 2/3 obszaru gminy stanowią tereny chronione parków krajobrazowych, Dolina Dłubni i Dolinki Krakowskie. Bliskość natury sprawia, iż Michałowice to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w okolicy Krakowa. Liczne stadniny koni w gminie oferują naukę jazdy konnej, hotele dla koni, jak również przejażdżki w przepięknym krajobrazie Doliny Dłubni. Wysoka migracja z Krakowa spowodowała powstanie nowych domów i osiedli oraz rozwój usług, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nowoczesny budynek administracyjny jest przyjazny dla klientów i dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszelkie sprawy można załatwić tutaj od ręki. W ciągu najbliższego roku w naszej gminie powstanie nowoczesna biblioteka oraz centrum kultury. Ponadto w obecnej chwili trwają prace projektowe nad budową północnej obwodnicy Krakowa oraz drogi ekspresowej S7. Gmina Michałowice to przede wszystkim szeroki dostęp do usług i produktów. Przy budowie domu nie musimy martwić się o asortyment wykończenia wnętrz. Bliskość obiektów sportowych i rekreacyjnych, takich jak siłownia lub sala squash, pozwala na aktywny wypoczynek dla całej rodziny. Gdy mamy ochotę na nieco rozrywki, możemy udać się do kręgielni. Można się tam oddać przyjemnością w gronie rodziny i przyjaciół. Liczne restauracje cieszą nas wysoką jakością podawanych potraw. Ich różnorodność zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta gości. Dzięki salonom piękności na terenie Michałowic możemy zrelaksować się zabiegami masażu, kosmetyką ciała lub twarzy. W gminie znajduje się również sklep zoologiczny, w którym każdy znajdzie coś dla swojego pupila. O zdrowie naszych podopiecznych zatroszczy się lokalny weterynarz. W Raciborowicach znajduje się gotycki kościół, uważany za perłę średniowiecznego budownictwa sakralnego w Małopolsce, zachowany idealnie do dnia dzisiejszego. Świątynię ukończył Jan Długosz, największy polski kronikarz i historyk. Na terenie gminy aktywnie udziela się Ochotnicza Straż Pożarna w Książniczkach, która powstała w 1958 roku. Jednostka wyposażona jest w dwa wozy ratowniczo-gaśnicze.